Marzenia się nie spełniają, my sami je spełniamy. To główne motto projektu Ściana Marzeń realizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Alternatywa. Jego członkowie spotkali się dziś z uczniami gimnazjum nr 4 w Ełku. O tym, czym właściwie jest i czemu służy ściana, mówi Ada Lewandowska z Alternatywy. Ściana Marzeń to jest taki projekt, w którym chcemy uświadomić dzieciakom, młodzieży to, że każdy z nas gdzieś tam ma te marzenie i żeby dążył serduchem właśnie i osiągał swoje cele, bo tak naprawdę marzenia zmieniamy na cele i je realizujemy. Każdemu z nas, tak, czy dorosły, czy młody, potrzebny jest jakiś taki drogowskaz, osoba bliska, czy jakieś wsparcie. Może to być wsparcie właśnie stowarzyszenia, ludzi, przyjaciół. Projekt wspierają też ambasadorowie, którzy przedstawiając swoje historie motywują młodych do działania, a czasami też przestrzegają przed błędami, które sami popełniali. Dziś swoją historię przedstawiła Katarzyna Sztramko z Ełku, kickbokserka. Przyszłam zachęcać młodych ludzi do spełniania swoich marzeń, ponieważ moje marzenia się pospełniały i uważam, że warto jest zaszczepiać jakieś idee tym małym dzieciakom, żeby mogli rosnąć tym, żeby te właśnie marzenia ich prowadziły przez życie, bo to naprawdę jest największa wartość dla nich. Ciężką pracą, na pewno okupiony trochę samotnością, ale warto dążyć, warto iść za głosem serca, tak powiem, ze swoim środkiem. Gimnazjaliści chętnie opowiadali reporterce Radia 5 o swoich zamierzeniach, celach i pragnieniach. Marzeniem niektórych jest na przykład spełnianie marzeń innych. Chciałabym mieć warsztaty z tańca z Matem Stefaniną, bardzo popularnym zresztą w Ameryce, i być sławną tancerką hip-hopu. Tańczę już 6 lat i coraz lepiej mi idzie. Tak jest moim celem i staram się, żeby mieć jak najlepszą satysfakcję z tego i spełniać swoje marzenie, czyli w tym momencie swój cel. Może nie mam jakiegoś marzenia, kim bym chciała być, bo tak naprawdę to też niezbyt zależy ode mnie, bo nie wiadomo, jak mi się w życiu ułoży, ale chciałabym pomóc spełniać marzenia innym poprzez na przykład dofinansowanie ich, jeżeli chodzi, bo niektórzy nie mają pieniędzy, żeby spełniać swoje marzenia, a do niektórych marzeń jest to potrzebne. Dziś ściana marzeń stanęła w gimnazjum nr 4 w Ełku, ale odwiedzić ma także inne ełckie szkoły. Radio 5.